To znowu ja, DJ Arachno, na naszym kanale DJ Arachno i jego ptaszniki, gdzie zajmujemy się oblechami różnej maści. Słuchajcie, w związku z tym, że w sobotę był 24-godzinny live, po którym musiałem odespać prawie 13 godzin, nie jesteśmy w stanie nagrać nic porządnego, ale to nie znaczy, że film będzie nudny. Pokażemy wam coś niesamowitego, do czego przyczynili się nasi wspierający i osoby, które pomagają nam w wielu rzeczach. Także dziękujemy, kochani, wam, którzy do tego się przyczynili, a wy zostańcie z nami, zostawcie subika, a teraz przejdźmy do tego, co mam na stole, bo jest to coś niebywałego i niesamowitego, także intro i lecimy z filmem. Dobra, pauza na chwilę, bo muszę wam powiedzieć coś ważnego. Sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Arachnoterra. Ej, hola, hola! Przecież to jest twoja firma. No i co z tego? O Jezus, ty zawsze musisz zepsuć. Zaczniemy od tego, że wyliniały nam, słuchajcie, maluchy naszej Psalmopeus Irmini. Wyszło ich 104 sztuki. Tutaj mamy stówkę i stówka jeszcze jest tam na regale. Czwóreczka, która nie zmieściła się po prostu w ten oto pojemnik, który jest zwykłym, najzwyklejszym braplastem, ale sprawdza się w trzymaniu maluchów. Zobaczcie. Tak wygląda maluszek Psalmopeus Irmini. Także pierwsze karmienie już przed nimi. One wyliniały, zaczęły linieć, słuchajcie, w czwartek czy w piątek? W piątek zaczęły linieć. Wyszło nam 104 sztuki, także jest całkiem nieźle. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś kokon Psalmopeus Irminia i ile wy mieliście w nim sztuk. Bo powiem wam szczerze, że ja na razie z efektu jestem zadowolony. No i ciekawe, ile przejdzie przez pierwsze karmienie. Ten pojemnik odstawimy. Teraz przejdźmy do bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie do paczki, która, słuchajcie, wywołała łzy u mnie. Poryczałem się jak dziecko. Na naszym live'ie, który trwał 24 godziny, nasi wspierający i nie tylko zrobili paczkę, niespodziankę na moje urodziny, które są w kwietniu dopiero, ale no poryczałem się jak dziecko, także gdzieś może wam wstawię ukrytą kamerę. Ja. Dziękuję. Czyli mimo, że myśleliście o mnie, to jeszcze myśleli o kanale, ej. To jest po prostu niesamowite. I mam się kurwa pochłać. No, masz fajnie. Wygadza to spadki. Masz tak. Tak się nie robi. Pyli, wiecie. Tak, pyli. To te włoski parzące. Tak, niestety nagranie tylko z ukrytej kamery ze względu na to, że niestety, ale YouTube nie zapisuje live'ów powyżej 12 godzin. Nie miałem o tym pojęcia i dowiedzieliśmy się dopiero później, gdy nie można było cofnąć live'a, więc mega szkoda. Także zasubskrybujcie kanał i pilnujcie naszych live'ów, bo naprawdę warto, dzieją się to mega rzeczy. No na przykład takie jak ta oto paczka, do której właśnie przechodzimy. Zaczniemy sobie od pierwszego pajączka ze względu na to, że zobaczcie. On wyliniał. Właśnie w tej chwili, kiedy przekładałem go, wychodził ze starej skóry. Także mega fajnie, że możemy sobie jeszcze zerknąć na wylinkę ptasznika. Tym ptasznikiem jest Hylobrachys Saiyok. Nigdy go nie miałem w swojej hodowli, także no, ta paczka jest z samymi plusami. Nigdy nie miałem tych pająków, które dostaliśmy w tej paczce i nigdy sobie nie wyobrażałem, że taką dostanę na urodziny. Zaraz znowu się poryczę. Nie będę płakał. Także tego wylinkowego zostawiamy na razie, a przejdźmy sobie do tych dwóch sztuk. Ze względu na to, że wiecie lub nie, Birupes Simoroxigorum kiedyś nam uciekł. Tu macie linka. A teraz nie ma takiego problemu. Są dwa. Dostaliśmy w paczce, słuchajcie, dwa birupesy. Tego otwieram, żebyście sobie go zobaczyli. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Jest birupesik maluszek. Zobaczcie, jakie birupesy w ogóle są malutkie, jak są małe. Ale świetnie, zrobił sobie już pajęczynkę. Jest po pierwszym karmieniu, które było na live'ie. A tutaj jest druga sztuka, która zrobiła sobie już norkę i tam sobie siedzi. Także mega. Wzięli dwa, pewnie dlatego, że jak jeden spieprzy, to żeby mi chociaż jeden został.
ale mendy. Kolejnym pajączkiem jest Afonopelma Armada. Też nigdy nie posiadałem. Zobaczcie, mały kleszczu na samym końcu kliszóweczki. Afonopelma Armada. Ja po prostu jestem w szoku. Na gatunkach niektórych w ogóle nawet nie słyszałem. Tu mamy Afonopelmę Marxi, która właśnie je karaczana, który jeszcze tam pewnie został w środku po karmieniu, który było na live'ie. Bo od razu po rozpakowaniu paczki naszykowaliśmy pojemniczki i przeprowadziliśmy wszystkie. Kolejnym pajączkiem, który też był w paczce, jest Hylobrachys Namaquensis. Nie wiem, nigdy nie miałem, ale jest to Hylobrachys. Także jest to pająk raczej kopiący nory, jest silnie jadowity i zrobił sobie już norkę, w której sobie siedzi w samym rogu pojemnika. Także jak najbardziej fajne update'iki będą, słuchajcie. No ja jaram się niesamowicie tymi pająkami. Dawno, dawno, naprawdę nikt nie wywołał u mnie płaczu. Kiedy ostatni raz płakałem? Jak Kuba się urodził? No właśnie. No to dawno. To widzicie, jakie emocje we mnie wzbudziliście? A najgorsze jest też to, że ty cholero jedna palce żeś tym maczała, ty. Ja byłam tylko pośrednikiem. To pośrednikiem, ale żeś się nie wyskrzęgliła. Tylko ja musiałem ryczeć przy tylu ludziach na live'ie. Tu mamy jeszcze jednego wariata, tylko ja nie mam bladego pojęcia, gdzie on jest, bo mi zniknął. A, tam się schował. Jak go brałem, był na wierzchu. Zobaczcie, widać go tam? Taki fajny, brązowiutki pajączek na samym końcu. Fajny i jest to, słuchajcie, Hylobrachys. Tylko ja muszę wam to przeczytać, bo ja tego nie spamiętam. Ja wam tutaj po prostu napiszę, co to jest za pająk. Dla mnie to jest Gaugan i on zostanie. To jest Hylobrachys Gaugan. Także słuchajcie, kolejna nazwa pająka wymyślona przez nasz kanał. Mamy już Tripipi, mamy już... Co jeszcze mamy? Mamy nazwę Dzigi-Dzigi na kopulację pająków, na kijek do przeganiania mamy Dziabdzidom. Także ten Hylobrachys nazywa się Gaugan i koniec tematu, nie? DJ Rachno bawi i uczy. Dobra, to Gaugana odkładamy i to jest jedna z dwóch wisienek, słuchajcie, na naszym torcie dzisiaj. O, ja sobie wodę tutaj odstawię, jakbym miał ją łapać. Ciach, tutaj już latareczkę naszykowałem, żeby sobie przyświecić i uwaga, uwaga, otwieram pojemnik z precyzją oczywiście chirurga, co by nam nie uciekła w dół. No, otworzę czy nie ona uciekła, cholera. A tak się starałem. No, wychodzi na to, że chirurgiem to ja cholera nie będę. Dobra, odskoczyło, a ja wam teraz przyświecę. Widzicie ją? Macie 5 sekund na napisanie w komentarzu, co to jest za pająk. 5, 4, 3, 2, 1. Kto to jest? To jest, słuchajcie, Psalmopeus Victorii. Psalmopeus Victorii. No tak, jaram się jak małe dziecko, bo ja zawsze chciałem go mieć. To jest taki mój mały, mokry sen. Wyłącz się. I udało się. Dzięki wam, mam Victorii. To jest Psalmopeus Victorii. To znaczy nie Victorii, mój. Bartosza, Psalmopeus DJ-a. Nie Victorii taki, że jakaś Victoria go ma, tylko on się tak nazywa Victorii. No, jest dwukolorowy. No, połowę czerwony, połowę czarny. Nie wiem, kto był rodzicami. Przepraszam, to jeszcze ze zmęczenia. Także Psalmopeus Victorii w końcu w naszej kolekcji. One wszystkie były karmione, słuchajcie, na live'ie. Także na razie dam im spokój, czekajcie na kolejne live'y. A jest jeszcze jedna wisienka na torcie. I ta wisienka stoi tam. Tak, wiem, że jest tam pełno pajęczyny, ale nieważne, muszę posprzątać. W ogóle tam jest kokon pewnie naszych tych, no, z teatru, który... Który wyszedł nam tutaj w studiu. No, ale w tamtym pojemniku jest stworzenie, które musi poczekać chwilę na swój film. Dlatego, że jest to zwierzę, które jest z odłowu. A wiecie, inna gleba, teraz włókno kokosowe, inna kwasowość musi, wiecie, się ogarnąć i przyzwyczaić. Bo, uwaga, to jest pierwszy raz, kiedy ten zwierzak pojawi się na polskim terrorystycznym YouTubie. Także dziękuję, kochani. Dziękuję wszystkim wspierającym, dzięki którym to się udało. Także zapraszam wszystkich do wspierania naszego kanału, bo dzięki wam właśnie możemy tworzyć nowe filmy, a update'y z tymi nowymi pająkami będą świetne. Poza tym nasi wspierający już otrzymali pierwszy po przerwie zakulisowy odcinek, który jest po prostu kręcony z ręki. Są tam ciekawe, myślę, informacje, których nie ma na YouTubie, które mogą poznać tylko wspierający, także zapraszamy do wspierania. Tam macie przycisk. A tutaj, na sam koniec wam tylko powiem,
że to są ooteki. I są to ooteki karaczana tureckiego. Kiedyś mnie pytaliście, jak wygląda ooteka karaczana tureckiego. Wygląda to w ten sposób. Także zobaczcie, już ooteki się pojawiają, a prosiliście nas bardzo o film, którym wyjaśnimy wam, jak inkubować ooteki. Także musimy chwilę poczekać, aż młode zaczną się wykluwać i wtedy nagramy wam ten film, bo wiecie lub nie, ooteka taka od złożenia, to dopiero wychodzą młode od 30 do 150 dni nawet. Tak było napisane w internecie, także DJ Arachno znowu bawi i uczy. Myślę, że bardziej bawi. Zwłaszcza tymi łzami na tym live'ie. Także jak widzicie, jest co robić, będą mega update'y, tamten wylinieje, będzie jeszcze większe, także będzie co robić, będą fajne update'y, nowe gatunki znowu na hodowli, więc zapraszam was do naciśnięcia przycisku subskrybuj i bądźcie z nami, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, wspierającym oczywiście, bardzo dziękujemy, a z wami widzimy się już niebawem w kolejnym filmie, także trzymajcie się moi drodzy, hej!